Drodzy seniorzy, w czasie epidemii koronawirusa w Polsce Głos Seniora i Ogólnopolska Karta Seniora rozpoczyna kampanię Solidarni z Seniorami, Razem Damy Radę. W jej ramach prowadzimy działania Zakupy dla Seniora, Książka dla Seniora czy Stop Korona Oszustwom, która jest kontynuacją kampanii Stop Manipulacji, Nie Daj Się Oszukać. Aby ułatwić Wam z nami kontakt, reaktywujemy także nasz projekt Głos Seniora TV, czyli telewizję internetową Głosu Seniora. Chcemy w niej emitować wywiady, porady ekspertów, wykłady. Dzisiaj rozpoczynamy od wywiadu z bardzo znanym geriatrą, doktorem Krzysztofem Czarnobielskim, dyrektorem szpitala MSWiA w Krakowie, który opowie nam, jak żyć i dawać sobie radę w okresie epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy. Panie doktorze, co seniorzy mają robić, aby zmniejszyć zagrożenie zakażeniem, ale równocześnie poprzez bezruch psychiczny i fizyczny nie pogorszyć swojej sytuacji, siedząc w domu? Na pewno jest to bardzo trudne w obecnej sytuacji, żeby pogodzić to wszystko. Niemniej jednak ja myślę, że seniorzy potrafią to zrobić, jeżeli są aktywni. A to ważna jest ta aktywność, żeby utrzymywać tą aktywność, bo tak jak mówię, zdrowie w 50% zależy od nas, przede wszystkim od nas samych. I ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że w połowie to zależy od nas. Pozostałe rzeczy, to jest genetyka, ochrona zdrowia, środowisko, ale to, co zależy od nas, to też możemy zrobić nawet w tej trudnej sytuacji. No najważniejsze, że no, teraz niestety mamy stan epidemii. W związku z tym zalecenia są takie, żeby nie opuszczać mieszkania, żeby ludzie starsi nie wychodzili. Ja myślę, że trzeba sobie to wziąć do serca oczywiście. Jeżeli ktoś ma wyjść na ulicę, gdzie zaraz spotka się z kilkoma osobami, to rzeczywiście może być to niebezpieczne. Ale jeżeli senior może na chwilę wyjść na zewnątrz i będzie sam albo może z psem na przykład, czy z najbliższym towarzyszem, to myślę, że ten spacer powinien się odbyć. Powinien, bo jednak ruch jest ważny. Ale z drugiej strony też pamiętajmy, dotyczy to wszystkich seniorów, a zwłaszcza tych aktywnych seniorów, że można też ćwiczyć w mieszkaniu. Muszę powiedzieć, że nawet wczoraj wszedłem sobie na stronę YouTube internetową i znalazłem wiele ćwiczeń dla seniorów. Normalnie bardzo fajne ćwiczenia i warto z tego korzystać. Ja myślę, że tu jest apel do opiekunów, do najbliższych osób właśnie starszych, żeby zwrócili na coś takiego uwagę, bo te ćwiczenia pozwolą utrzymać nam kondycję. I można ćwiczyć w warunkach domowych, na naprawdę niewielkiej powierzchni. Wystarczy otworzyć okno, bo ważne jest wietrzenie mieszkania w momencie. To bezwzględnie, tu nie ma przeciwwskazań. Także ruch. Ja zawsze mówię, że oprócz ruchu jeszcze woda. Pamiętajmy o tym, że jak człowiek już jest starszy, to pragnienie jest mniejsze. W związku z tym nieraz musimy się zmuszać do tego, żeby jednak wypić te 1,5 litra do 2 litrów wody na dobę. Więc to, co pierwsze, co zalecam w tym momencie bezwzględnie seniorom, ten ruch, nawet w ograniczonych warunkach, plus woda do picia. Jeżeli tylko to możliwe, rozkoszamy się wychodząc z domu, tam gdzie nie ma skupisk, samotne spacery albo z psem. A jeżeli bardzo się boimy, albo zdrowie nam czy stawy nam nie pozwalają, ruszamy się w domu przy otwartym oknie i dużo pijemy płynów, w szczególności wody. Tak, to jest podstawa. Zdrowe odżywianie, żeby jednak utrzymać te 5 posiłków dziennie, bo senior nie powinien się objadać za bardzo. Ta dieta powinna być dostosowana jakby do wieku, bardziej taka restrykcyjna troszeczkę. Niemniej jednak 5 mniejszych posiłków, różnorodnych, bogatych warzywa, owoce przede wszystkim. I pamiętajmy, warzywa, owoce mają i te posiłki mają wystarczającą ilość witamin. Nie kupujmy niepotrzebnie suplementów diety, czyli niepotrzebnie, bo w tej chwili zauważyłem takie zjawisko ze seniorzy, udają się do apteki, wykupują różne rzeczy, to nie tylko seniorzy, ale ich opiekunowie i młodsi. Wykupują wszystkie rzeczy, myśląc, że rzeczywiście to będzie jakiś panaceum, czy to pomoże jakby w walce z koronawirusem. No nic,
To jest, są w błędzie, niestety. Nie ma takiego leku w tej chwili. A te suplementy diety, zwłaszcza seniorom, mogą tylko i wyłącznie zaszkodzić, bo to no, jestem przeciwnikiem niekontrolowanego użycia suplementów diety przede wszystkim, bo te wszystkie witaminy mamy w prawidłowej diecie. To jest ważne. I ta dieta zapewni nam też odpowiednią odporność na infekcje. 5 posiłków dziennie, bogatych w witaminy i warzywa, wystarczy, aby zdrowo żyć bez suplementów, które są zbędne i bardzo często są zabiegiem marketingowym, a pewnie jeszcze częściej dodatkowo nie są nawet zdrowe. Dokładnie. To można dużo na ten temat mówić. Ja nieraz opisuję różne takie tego typu sytuacje, mówię o nich bardzo szeroko. No może jedyną taką witaminą, którą powinniśmy suplementować, to jest witamina D. O tym trzeba pamiętać, że seniorzy powinni codziennie łykać przez cały rok witaminę D. Ile? Tak gdzieś od 1000 do 2000 jednostek na dobę powinno wystarczyć. Wszystkie inne powinny być już w zasadzie ze wskazań lekarskich. Ważne jest to, no, co seniorzy powinni robić. No, powinni się też szczepić. No wiadomo, że na koronawirusa nie ma jeszcze szczepionki. Mamy nadzieję, że ona wkrótce się pojawi. Nie ma też leku, dlatego ten wirus jest tak groźny. Pamiętajmy, że warto się szczepić przeciwko grypie, bo o niej w tym momencie zapomnieliśmy, a ona niestety jest nadal bardzo groźna. Może trochę inna specyfika, ale to jest osobny temat. I niezależnie od tego, każda szczepionka daje też tak zwaną odporność nieswoistą. Tutaj nie ma dowodów na to, czy akurat ta szczepionka na grypę pomoże, na koronawirusa, raczej nie, ale może jakąś nieswoistą odporność wytworzyć, na przykład więcej będzie produkowane endogennego na przykład interferonu, który będzie działał przeciwwirusowo. Możemy zawsze to spróbować. Druga szczepionka to jest szczepionka przeciwko pneumokokom. Senior powinien się zaszczepić raz na 5 lat. Naprawdę niewielu się szczepi, tak samo jak i na grypę. To jest mniej niż 4% chyba nawet seniorów. To jest naprawdę niedobrze. Bo pamiętajmy, że umiera się, że sam wirus nie uśmierca, tylko uśmierca poprzez powikłania, jakie wytwarza, poprzez to, że wirus uszkadza nabłonek dróg oddechowych, a tam mogą wniknąć bakterie, między innymi właśnie pneumokoki inne. Jeżeli będziemy zaszczepieni przeciwko tym pneumokokom, no, te powikłania mogą być łagodniejsze i ten przebieg infekcji koronawirusem może być też łagodniejszy. Więc pamiętajmy o szczepieniach. Nigdy nie jest za późno. Warto to zrobić nawet teraz. Czy musimy poczekać, aż ta fala epidemii się zakończy? Będzie nie. Można wychodzić z domu? Czy teraz też można? Na przeciwwskazań, jeżeli tylko jest dostępna szczepionka, to lekarze pierwszego kontaktu powinni to zaoferować w tej chwili seniorom. Nie ma przeciwwskazań. Jeżeli nie ma zdrowotnych, oczywiście aktualnie przeciwwskazań, o tym musi zadecydować lekarz. Jeśli chodzi o prawdę o tym zarażaniu się wzajemnym, no seniorzy do tego stopnia doszli, że już nawet się nie komunikują między sobą bezpośrednio z dziećmi. Dzieci zostawiają na wycieraczce jedzenie czy zakupy. Czy to nie jest przesada? Czy zadbanie o higienę, czyli jeżeli ktoś nie kaszle, nie kicha i umył się przed kontaktem, zdezynfekował, czy może odwiedzić swoją matkę czy babcię? Czy jednak unikać tego i powiedzmy przekazywać bez osobistego kontaktu? Ja myślę, że w tym momencie naprawdę ograniczmy niepotrzebne wizyty, jeżeli już potrzebne w sensie pomocy tutaj najbliższej osobie, to tak. Natomiast raczej trzeba ograniczyć, bo wiemy, że trzeba tą odległość utrzymać, to minimum 1,5 metra od drugiej osoby, bo jednak wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Trzeba przy okazji powiedzieć, na przykład, że rozmowa przez telefon komórkowy, raz nie zwracamy na to uwagi, rozmawiamy gdzieś w towarzystwie, a to jest też niebezpieczne, bo w czasie głośnej rozmowy my również jakby wypuszczamy aerozol, który może zawierać wirusa. Czyli mimo, że nie
kaszlemy i nie kichamy, rozmowa zbyt bliska, powiedzmy krócej niż 1,5 metra, może być również zagrożona. Tak. Najważniejsze to jest higiena i mycie rąk. Przede wszystkim i to mydłem. Mydło jest najskuteczniejsze. Ono jest nawet bardziej skuteczne niż te pospolite dostępne żele, tak zwane antybakteryjne. Mydło rozpuszcza otoczkę lipidową wirusa i jest najbardziej skuteczny pod warunkiem, że też odpowiednio myjemy te ręce. No, w zasadzie ten zabieg, można tak to nazwać, mycia rąk, powinien wynosić około 30 sekund, no minimum 20 sekund, 30 sekund, pół minuty. Myjemy ręce, dokładnie. Część grzbietową, część wewnętrzną, między palcami. To jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę. Niech senior myje dokładniej te ręce. Wiemy, że bezpieczniej przebywać w samotności albo z psem, który, jak wiemy, pan doktor potwierdza, zwierzaki nie przenoszą wirusa. Była nagonka w internecie, na Facebooku, że trzeba zwierzaki oddawać. Pojawiały się tendencje do usypiania, oddawania, ale większość lekarzy potwierdza, że nie przenoszą, w związku z tym nie jest zagrożeniem nasz własny zwierzak. Tak? Absolutnie. No, to jest jakiś absurd. Według mnie zwierzak, no, pies czy kot, no, to jest wręcz członek rodziny i przyjaciel. Zresztą statystyki też mówią, że ludzie, którzy mają psa na przykład, dłużej żyją. No, może to wynikać między innymi, że więcej się ruszają na przykład, bo muszą wyjść na spacer z takim zwierzęciem. Czy jest wskazane, żeby teraz, w tym okresie, w ramach naszej kampanii, którą pan doktor zna, zwierzak lekiem na samotność, brać tego zwierzaka ze schroniska lub od kogoś, kto go ma, żeby nas wsparł w psychice? Jeżeli taka jest możliwość, no trudno mi powiedzieć, bo teraz mamy specyficzną w ogóle sytuację odnośnie poruszania się, kontaktów, więc trudno mi udzielać bezpośrednio rad, jak to załatwić. No jak najbardziej jest to wskazane, jeżeli jest możliwość i osoba starsza zgadza się na to, to myślę, że to jest świetne rozwiązanie. Mhm. Teraz, czy są jeszcze jakieś porady, no, z tą walką z samotnością? Wiemy, że teraz jesteśmy podwójnie samotni, bo odcięci społecznie. Seniorzy nie chodzą do klubów seniora, nie chodzą do uniwersytetów trzeciego wieku. Czy poza zwierzakiem, naszym własnym lub którego pozyskamy, są jakieś sposoby, jak walczyć z samotnością i z takim zagrożeniem, powiedzmy, jakimiś tam depresjami czy nerwicami z powodu tej samotności, którą wirus spowodował? To zależy od danej osobowości. Są osoby, które lubią samotność, a są osoby, które no, nie cierpią jej wręcz. No i tu na pewno ta obecna sytuacja nie jest bardzo trudna i utrudnia niestety kontakty ludzkie, a senior potrzebuje tych kontaktów. No, i w związku z tym, no, z drugiej strony warto korzystać też z mediów, no, korzystać z telefonu, książek. Ktoś ma możliwość i potrafi obsługiwać świetnie komputer, a wiem, że wielu seniorów, i to po nawet 90 roku życia, świetnie się posługuje komputerem, więc myślę, że to jest dobra droga, aby nawet się wyedukować, bo seniorzy się uczą przecież. Przecież to, co widzę na uniwersytetach trzeciego wieku, no to nie jeden wykładowca życzyłby sobie takich studentów, tak jak to robią studenci trzeciego wieku. Więc myślę, że jest to też okazja, żeby się dokształcić właśnie i przez to mieć kontakt taki multimedialny. Może na przyszłość, no, trzeba będzie i to wziąć pod uwagę, że będziemy się w ten sposób częściej porozumiewać. Czyli wykłady zdalne, wykłady online jak najbardziej, kursy językowe, historyczne, przez internet jak najbardziej, tak. Panuje grypa, przeziębienia, co druga osoba może u siebie podejrzewać, że to może być jednak ten koronawirus. Jakie wskazania, żeby nie przeciążać już by zdrowia, nie przeciążać sanepidu, jakie są wskazania, które powinny nas naprawdę zaniepokoić? Co ma się stać z nami, żebyśmy rzeczywiście zgłosili się na badanie i nie przeciążali testowania? Ja myślę, że to już się stało, bo to, co zauważyłem sam u
mniej pacjentów w ogóle zgłasza się do lekarzy, do poradni specjalistycznych. Mamy formę teleporad, więc możemy się kontaktować z pacjentem przez telefon i szereg objawów możemy sobie po prostu wyjaśnić. Ale jak wiemy, jeżeli chodzi o koronawirusa, no to zawsze niepokojący jest ten suchy kaszel, ta gorączka powyżej 38 stopni, zmęczenie, trudności z oddychaniem. Ale z drugiej strony chciałem zwrócić uwagę, że u seniorów to może troszeczkę inaczej też przebiegać, bo w ogóle symptomatologia chorób jest nieco inna. Znaczy na tym polega specyfika właśnie geriatrii, że pewne choroby przebiegają inaczej. Może nie być wzrostu temperatury, ta duszność może być mniejsza. Niemniej jednak też taka uwaga odnośnie temperatury. Pamiętajmy, że nie warto na siłę obniżać tej temperatury. Nie powinno się obniżać temperatury, jeżeli ona jest mniejsza niż 38,5 na przykład. A to dlaczego? Dlatego, że organizm broni się przed wirusem właśnie podwyższeniem temperatury, a w tej podwyższonej temperaturze właśnie najlepiej zwalcza się wirusa. Sam organizm zwalcza wirusa, ale tej wyższej temperaturze. Jeżeli my ją obniżymy, walka jest trudniejsza. Więc pomóżmy naszemu organizmowi zwalczyć tą infekcję endogenną wirusem, nie obniżając na siłę temperatury. Jeżeli ona będzie większa niż 38,5, owszem, zastosujmy wtedy lek przeciwgorączkowy. Najlepszy to jest paracetamol, ale też trzeba uważać, żeby nie przedawkować. Jeżeli zażyjemy go więcej niż 4 gramy, no dla seniorów może to być już naprawdę groźne. W ogóle seniorzy zażywają dużo niestety leków tak zwanych niesteroidowych, przeciwzapalnych. Nadużywają ich ze względów takich, że cierpią na liczne schorzenia, które wywołują ból. To też sprzyja dodatkowo niestety rozwojowi wirusa. Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze coś możemy przekazać po pokrzepieniu serc dla naszych czytelników plus 60, 80? No na pewno seniorzy się nie dadzą, to nie ulega wątpliwości. A przy okazji właśnie taka uwaga, bo ja zwracam uwagę na tą grupę seniorów, zwłaszcza 80+. Bo jak weźmiemy epidemiologię, to na przykład co jest najczęstszą przyczyną śmiertelności powyżej 65 roku życia? Choroby układu krążenia. Ale jakbyśmy tak odcięli tutaj tą grupę wiekową powyżej 80 roku życia, to nagle nam się zmienia to spektrum i okazuje się, że najczęstszą przyczyną są zakażenia i nowotwory. No więc te zakażenia to właśnie jest między innymi koronawirus, grypa i inne infekcje bakteryjne, które są najgroźniejsze w tej grupie chorych. Zresztą w tej chwili, jak widzimy z tych danych światowych, największa niestety umieralność na koronawirusa sięgająca około 15% jest w grupie wiekowej powyżej 80 roku życia niestety. Także to jest ta grupa szczególnie wrażliwa, bo pamiętajmy, że ta odporność zmniejsza się z wiekiem, a zwłaszcza po 80 roku życia. Ona jest już naprawdę niestety na mniejszych obrotach, jak to mówimy. Są jeszcze schorzenia współistniejące. Może się do tego dołączyć niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia. To wszystko ułatwia wnikaniu wirusa poprzez przede wszystkim śluzówki jamy ustnej może to być, a senior nieraz ma pewne ubytki w jamie brzusznej. No i wnikanie oczywiście poprzez drogi oddechowe do naszego organizmu. Seniorzy pytają, kiedy oni będą mogli wrócić do życia, do organizacji seniorskich, seniora, senioraliów, klubów seniora. Jakie są Pana przewidywania? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo jest to wszystko dynamiczne. Możemy tylko się opierać na
pewnej retrospekcji. Tutaj przykładem są Chiny, gdzie już rzeczywiście wydaje się, że ta infekcja jest opanowana. Mam nadzieję, że już na stałe, chociaż mówi się o tym też, że może być kolejny rzut. Naprawdę trudno przewidzieć w tej chwili, ale myślę, że to może być kilka miesięcy, niestety. Może tak być. Oby było jak najkrócej, bo to dla seniorów nie jest korzystne, naprawdę. Dla nas wszystkich, a nas seniorów zwłaszcza. No, czy on będzie do nas, ten koronawirus, wracał co roku w okresie jesienno-zimowym? Może. Czy jak już upadnie, to na stałe? Ja myślę, że w pewnym sensie będziemy musieli się z nim, no, w cudzysłowie, zaprzyjaźnić, tak? Zaprzyjaźniliśmy się z grypą. Tylko może o tyle będziemy w lepszej sytuacji, że będziemy mieli szczepionkę, będziemy mieli lek. No na grypę mamy szczepionkę i mamy lek. W związku z tym, no, nie jesteśmy bezbronni. Póki co, w stosunku do koronawirusa, jesteśmy bezbronni, jesteśmy zdani wyłącznie na swoje własne, tutaj własne siły niestety, a ten senior ma tych sił mniej. Pojawiają się opinie, że panika jest groźniejsza od koronawirusa. Czy pan doktor to potwierdza? No i zdecydowanie. Obserwuję to na co dzień tutaj u siebie w szpitalu. No i też jak obserwuję seniorów również. No naprawdę, panika uważam, że może zrobić więcej szkody niż sam wirus. No i raczej potrzebna by była tutaj szczepionka na panikę, bo chyba najszybciej ją zdobyć niż szczepionkę na wirusa. Bardzo dziękujemy. Dziękuję i bardzo. Będziemy się jeszcze kontaktować.